Kolejnym słowem jest hejt i wszelkie pochodne. Jeśli ktoś znajdzie mi polskie odpowiedniki tych słów, oniemieje. Niektórzy twierdzą, że hejt to wylewanie żółci, ale nie zawsze tak jest. Dzień dobry, nazywam się Paulina Mikuła i jestem youtuberką, blogerką. Prowadzę językowy kanał Mówiąc Inaczej. Zachęcam wszystkich słuchaczy do słuchania mojego audiobooka, audiobooka książki Mówiąc Inaczej. I ten audiobook ja przeczytałam. Jak go wykonałam? Mogę tak powiedzieć? Nie wiem. Dla kogo jest ta książka, ten audiobook? Dla wszystkich, którzy w jakimś stopniu darzą mnie sympatią, to na pewno, ale przede wszystkim chyba dla tych, którzy lubią język polski, lubią się dowiadywać czegoś na temat języka polskiego, lubią utrwalać wiedzę i lubią być zaskakiwani. Nawet trudno mi opisać, jak bardzo rozwijająca jest praca z kamerą. Ćwiczy kreatywność, wyobraźnię, pracę w grupie, a także przełamuje wstyd. Dlaczego więc raz na jakiś czas nie poświęcić temu lekcji? Chyba na tym etapie mojej działalności nie jestem w stanie stwierdzić, czy są mody na błędy, czy nie. Na pewno od czasu istnienia internetu bardzo często ludzie piszą orzesz. I bardzo często niepoprawnie, bo piszą przez szy na końcu, a orzesz piszemy przez dwa z kropką. Teraz biorę udział w takiej akcji Czytając Inaczej i ta akcja ma na celu rozpowszechnienie nowej formy czytania. Uznałam, że jest to bardzo pozytywna akcja, więc bardzo chciałam wziąć w niej udział. Tym bardziej, że wszystkie badania wskazują na to, że czytelnictwo spada, a jednak takie nowoczesne formy wydaje mi się, że mogą dotrzeć do młodych odbiorców i zainteresować ich czytaniem, a to byłoby świetne, ponieważ jak wiadomo, kto czyta książki, ten żyje podwójnie. Więc wszystkich zachęcam do czytania, czy to na czytnikach, czy to słuchania audiobooków, czy czytania książek w tradycyjnej formie, ale najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu czytali.